Cześć kochani, witam na kanale Mamuszczyce. W ostatnim filmiku opowiedziałem o tym, co najbardziej pomaga łuszczycy, pomaga osobom zmagającym się z tą chorobą. Dzisiaj w kontrze opowiem o tym, co powoduje, że nasza choroba się rozwija, co powoduje pogorszenie naszego stanu. I też będzie to sześć takich głównych elementów, które oceniam jako najbardziej szkodzące. Więc zaczynając. Po pierwsze, jest to nieprawidłowe leczenie. To jest taki pierwszy punkt i w mojej ocenie najistotniejszy. Leczenie, które polega cały czas na tym samym, cały czas na brak szukania nowych możliwości łuszczycy, jeżeli staje się nieskuteczne, a my je kontynuujemy, to tak naprawdę no jest to koło zamknięte i w żaden sposób nie mamy możliwości poprawy swojego stanu zdrowia. W jednym z filmików już opowiadałem o tym, że łuszczyca jest chorobą, której nie da się wyleczyć, natomiast nie jest chorobą, gdzie nie można jej spowolnić lub nawet całkowicie zatrzymać jej rozwoju. W momencie, kiedy odstawiamy leczenie, no niestety wracają nam objawy, ale tak naprawdę możemy właściwie dobranym leczeniem możemy zahamować jej rozwój. Także dobre leczenie dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie, ponieważ każdy z nas jest inny i choroba jest akurat tak skonstruowana, tak się rozwija, że każdy z nas może mieć inne objawy, na każdego z nas może działać inne leczenie, więc dobry dermatolog i dobre leczenie to jest podstawa. Jeżeli to nie działa, to niestety choroba w dużym prawdopodobieństwie będzie się rozwijać. Element drugi to jest właściwa pielęgnacja naszej skóry, właściwe jej traktowanie. Nie jest wielką tajemnicą, że nasza skóra jest bardziej wrażliwa na różnego rodzaju chemię, więc stosowanie preparatów typu szampony, typu żele do kąpieli czy kremy z dużą ilością dodatkowej chemii perfumowanej, no nie będą dla nas dość korzystne. Ważne jest to, żeby były to jak najbardziej naturalne preparaty i żeby powodowały nawilżenie. Nasza skóra ma tendencję do wysuszania się, więc stosowanie nieprawidłowych kremów, które dodatkowo będą nas wysuszać, będzie niestety naszą skórę również pogarszało jej stan, krótko mówiąc. Wszelkie urazy będą w miejscach, oczywiście w zmianach, będą mogły powodować pogorszenie naszej skóry. Więc ogólnie starajmy się bardzo mocno o skórę dbać, niestety bardziej niż zdrowy człowiek. Co kolejna sprawa, no bardzo szeroko już omawiana na różnych polach, między innymi również w moich filmach, to jest nieodpowiednia dieta. Nieodpowiednia dieta stosowana na co dzień potrafi bardzo mocno dać nam się we znaki, ponieważ niektóre pokarmy, niektóre napoje bardzo mocno nasilają objawy naszej choroby, więc musimy o to dbać. Musimy dbać o to, co jemy i musimy dbać o to, co pijemy, ponieważ niektóre reakcje naszego organizmu na niektóre produkty mogą się różnić, mogą być nieoczekiwane skutki. Natomiast jest część takich produktów, które zdecydowanie nam szkodzą i dużo osób widzi bardzo szybko efekty na swojej skórze i również na stawach niestety. Nie chcę tutaj się w tym temacie bardzo rozwijać w tym filmiku, natomiast to czego wcześniej chyba nie mówiłem, to późne jedzenie. Już nawet jeżeli są to same zdrowe produkty, ale jeżeli późno i dużo jemy, to też wpływa negatywnie na nasze stawy i na niewyspanie. A niewyspanie jest również niekorzystnym efektem ubocznym jakby naszej choroby. Na skutek niewyspania mogą nastąpić pewne efekty niekorzystne dla naszego organizmu i dla naszej skóry.
Z takich, króciutko tylko, z takich najbardziej szkodzących produktów dla nas, to jest oczywiście alkohol, to jest oczywiście palenie papierosów, to są oczywiście ostre przyprawy. Kofeina może być również takim produktem, wysokotłuszczowe produkty, ale nie mówimy tutaj o zdrowych tłuszczach, których na przykład bardzo dużo znajduje się w awokado zdrowym, ale mówię tutaj o tłuszczach trans, których bardzo dużo mamy w słonych przekąskach. Chciałem się nie rozwijać w tym temacie, ale jest mi tak bliski i dość często o nim rozmawiam, że nie da się do końca. Ale dobrze, zamykam temat żywienia. Co jeszcze może nam szkodzić? Kolejnym elementem są różne czynniki środowiskowe, tak zwane, to jest dosyć szerokie pojęcie, a chodzi o warunki atmosferyczne na przykład, czyli zimno niestety nam szkodzi. Nie mówię tutaj o morsowaniu, czy nie mówię tutaj o krioterapii, natomiast mówię tutaj ogólnie o tym, jak wychodzimy na zewnątrz, czy jest nam zimno. To myślę, że wielu z Was od razu widzi na skórze, że ona reaguje niezbyt dobrze. Co więcej, suche powietrze też powoduje wysuszenie naszej skóry dodatkowo i może nasilić zmiany łuszczycowe. Słońce bardzo fajnie działa na naszą skórę, jeśli jest stosowane z umiarem, natomiast nadmierne nasłonecznienie może powodować nawet raka skóry, w naszym przypadku, która jest troszeczkę jednak bardzo często lekami odporność jej osłabiona. W związku z tym słońce z umiarem, ponieważ nadmiar może nam zaszkodzić. Nadmiar solarium może nam zaszkodzić. Czasami też, co ciekawe, często wiele osób stresują warunki atmosferyczne, stresuje pogoda, stresuje burza czy niskie ciśnienie i to też może wpływać na pogorszenie naszego stanu. Co ciekawe. Co jeszcze? Różnego rodzaju infekcje, tak? To jest kolejny element, który może pogorszyć stan osób chorych na łuszczycę. Bardzo często spotykam się z tym, że infekcje gardła to jest efekt uboczny stosowania leków na łuszczycę i sam to muszę potwierdzić, ponieważ w zasadzie każde leczenie ogólne czy leczenie biologiczne powoduje u mnie zwiększenie częstotliwości infekcji układu oddechowego i bardzo często infekcje gardła również się zdarzają. Może nie bardzo często, ale częściej niż wcześniej, kiedy nie stosowałem leczenia ogólnego, więc takie infekcje mogą się pojawić częściej i tak naprawdę spowodować również pogorszenie stanu skóry, więc to jest takie trochę właśnie znowu jedno wynika z drugiego. Ale infekcje układu oddechowego to jest jedno, ale tak naprawdę każda infekcja czy każde zapalenie w naszym organizmie może spowodować pogorszenie naszego stanu. Dlatego trzeba bardzo mocno dbać o chociażby takie zapalenia, których na co dzień nie widzimy, więc warto się po prostu badać, warto kontrolować stan chociażby swojej jamy ustnej, ponieważ tam się mogą też toczyć różnego rodzaju procesy zapalne i eliminować jeden po drugim. To są naprawdę czasami rzeczy, o których na co dzień nie wiemy, a one się w naszym organizmie toczą i powodują rozwój naszej choroby. Także starajmy się kontrolować nasz organizm i unikać wszelkich infekcji. I to, co też bardzo często się pojawia w różnych materiałach i w zasadzie wszyscy eksperci są zgodni w tym, że elementem już ostatnim, o którym dzisiaj powiem, ale również bardzo istotnym z punktu widzenia pogorszenia naszej wizyty jest po prostu stres. Stres może być spowodowany bardzo różnymi czynnikami, które nas otaczają. Jest również jednym z najczęstszych takich czynników, które mogą pogorszyć stan łuszczycy i pogorszyć jej zarówno widoczne zmiany, jak również te niewidoczne, jak w naszych stawach, ale to akurat czujemy. Silne emocje i takie napięcie może wpływać bardzo negatywnie na nasz układ odpornościowy, przez co niestety nasilenie objawów również za tym idzie. I to by było sześć takich głównych
w mojej ocenie rzeczy, które pogarszają naszą chorobę. Trzymam kciuki, żeby każdy z nas jak najwięcej tych elementów potrafił odizolować od siebie. Czy to nas wyleczy? No niestety nie, nie wyleczy nas, ale jestem przekonany, że będzie w stanie zminimalizować efekty i te wszystkie zmiany, które nas męczą w związku z naszą chorobą. Trzymam kciuki za każdego z nas, aby choroba dawała się jak najmniej we znaki. Jak zwykle proszę o subskrypcję, łapki w górę, komentarze. To mi bardzo pomaga i to motywuje do dalszych nagrań. I może macie jakieś pomysły na kolejne filmy. Ja mam ich mnóstwo, ale brakuje troszeczkę czasu, żeby te wszystkie pomysły zrealizować. Trzymajcie się. Na dzisiaj to tyle. Cześć.